Dzień dobry, moi drodzy, witam was na moim kanale. Ja jestem Kija, ja się już po prostu chcę płakać, bo dzisiaj w końcu będę mieć normalne zęby. Jak wiecie albo nie wiecie, może jesteście tutaj nowi, od zawsze mam ogromny problem z zębami. Teraz mam na sobie korony tymczasowe, dlatego wyglądam o wiele lepiej, ale pod tym kryje się... Ale to może w dalszej części filmu, bo w dalszej części filmu pokażę wam wszystko od początku do końca, a tymczasem za 20 minut muszę już być w klinice i będę mieć zakładane korony. Szybko minęło, nie powiem, jestem, Boże, mega ciekawa, jak ja będę w tym wyglądać, bo to pewnie będzie ogromna, ogromna różnica, ale co, nie mogę się doczekać, także zbieram się, jadę i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Dobra, dojechałam, nie wiem, czy raczej nic nie nagram w środku, bo kurde, no wiecie, no nie będę nagrywać pań lekarzy, ale może coś mi się uda, a jak nie, no to po prostu widzimy się za chwilę w domu. 8:55 jest i 5 minut zostało. Idę. Dzień dobry, ogółem już jest następny dzień i nie mam jeszcze zębów, bo były małe komplikacje i jest już teraz chyba 8:40 i dzisiaj znowu na 9:00 jadę zakładać koronę. Mam nadzieję, że już założę. Bo słuchajcie, była sytuacja tego typu, że właśnie pani mówi, że nie zacementuje mi od razu zębów, tylko po prostu nałoży, żeby zobaczyła, czy wszystko jest okej. Ja mówię, nie, cementuje pani, nie chcę tyle czekać, bo to trochę bolało. A ta pani mówi, nie, że nie, najpierw muszę zobaczyć, czy jest okej. I bardzo dobrze, że mi nie zacementowała, bo jak mi je nałożyła, one są piękne, równe, takie śnieżno-białe i oczywiście, wiecie, tak nie patrzała, co tylko chciałam tak jak najbliżej, żeby nie widzieć, jak ja wyglądam, żeby to na ostatnią chwilę tak sobie zostawić i wiecie, tak na koniec mieć takie wow, ale od razu co zauważyłam, to było to, że te zęby przy dziąsłach, teraz mam korony tymczasowe, więc wyglądam o wiele lepiej już, ale nieważne, to wszyscy wiecie, że przy dziąsłach były one zabarwione na żółto. Wyglądało bardzo, bardzo źle i właśnie pani zadzwoniła do technika, który te zęby barwił i on powiedział właśnie, że zabarwił na żółto, żeby to wyglądało naturalnie, żeby to odzwierciedlało tego normalnego zęba, że jakaś szyjka, ble, ble, ble i to w ogóle nie wyglądało ładnie, to wyglądało jakby te zęby śnieżno-białe nagle i takie na dole żółte, jakby to po prostu było niedomyte. To strasznie brzydko wyglądało. No ale on to zrobił, że wyglądało naturalnie, ale słuchajcie, mi nie zależy na naturalnym efekcie. Też były dużo komentarzy, jak to powiedziałam na Instastory, że właśnie Kinia, ale że dobrze, że naturalnie, przecież teraz będziesz miała za białe i w ogóle. Słuchajcie, się męczyłam żółtymi zębami, odkąd pamiętam, z obrzydliwym kolorem, więc nie wydaję teraz tyle kasy, nie robię teraz koron po to, żeby mieć znowu żółte zęby i żeby to wyglądało naturalnie, bo to nie są naturalne zęby i nie będę udawać, że to są naturalne zęby, bo nie będą to naturalne zęby. Także mają być śnieżno-białe, mają być piękne i mam nadzieję, że już wszystko dzisiaj będzie dobrze, bo tyle komplikacji to po prostu chyba nie miał nikt z zębami ile ja. Ale jadę na 9:00, mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze, cieszę się już bardzo, jadę i trzymajcie kciuki. No to dzień dobry, chyba czas już porozmawiać i pokazać wam te zęby. Czekam na godzinę 18:00, jest 16:46 i o godzinie 18:00 wlatuje na mój Instagram zdjęcie zębów, trochę seplenie jeszcze, ale co, no jakby ten odcinek wlatuje już po tym, jak to zdjęcie będzie, także pokażę wam, jak wyglądają moje zęby. I oczywiście ja już nie mogłam się powstrzymać i musiałam pomalować usta na czerwono. Dzień dobry! O mój Boże! Ale przy tych czerwonych ustach, jak one kontrastują, nie wiem, gdy się mówi, bubu, zobacz! Zobacz, jakie ma Kinia ładne ząbki! Ale śliczne ma! No, przy tych czerwonych ustach to w ogóle mega, mega duży kontrast jest, ale co? Są takie, jakie sobie wymarzyłam. Czyli śnieżno-białe, takie jak mają gwiazdy. No, znaczy, no gwiazdy mają jeszcze trochę jaśniejszy odcień, bo ja mam B0,5 chyba odcień, a wiem, że mają B0 i jeszcze inny i Michał do mnie dzwoni. Dobra, pogadane, już Michał jeszcze w ogóle nie widział moich zębów, bo dopiero wraca. Potem się z nim spotykamy i zobaczy, jak wyglądam. Totalnie moim zdaniem inna twarz. Jak Bubciu wygląda, Kinia, ładnie! Odcień z 0,5B, coś takiego. 0B to chyba jest ten taki mega jasny i jeszcze jest, jeszcze jaśniejsze to są, co mają takie być tak mocno, mocno, ale ja chciałam mieć mocno, tylko nie tak mega za mocno, ale chciałam, żeby to było białe, białe, białe. Męczyłam się, kurde, za przeproszeniem, ostatnich nie pamiętam ile lat, w ogóle od zawsze męczyłam się z tymi, że były krzywe, odkąd pamiętam, po podstawówce zaczęły mi się krzywić, no ale nie pamiętam wcześniej, jakie miałam zęby. Od 3 lat męczę się, 2-3 lat, są okropnie żółte, brzydkie, masakryczne, obrzydliwe, więc nie po to wydawałam tyle kasy, żeby teraz zrobić, żeby wyglądały naturalnie, bo i tak wszyscy wiedzą, że to nie są naturalne i nie będę was okłamywać, że są naturalne zęby, bo nie są. Wiecie, to trochę seplenie, wydaje mi się, nie wiem, czy to słychać, ale ja słyszę, że trochę seplenie, przyzwyczajenie pewnie tych zębów, trzeba się trochę
trochę przyzwyczaić. Przestanę może seplenić, bo ja to słyszę, czuję to, że seplenie. Dobra, bo ja nie wiem, od czego mam zacząć. Może od kasy, ile to kosztowało. Same korony, mam zrobionych 20 zębów. 10 u góry, 10 na dole, od piątki do piątki i na dole to samo. Same korony, słuchajcie, kosztowały 20 tysięcy. I teraz tak, ja przed tymi koronami miałam leczenie zębów, przed leczeniem miałam aparat. Jak odpowiedzieć na pytanie Kija? Kinia, ile cię łącznie to wszystko wyniosło? Więc całe te leczenie, łącznie z leczeniem przed koronami, miałam prawie wszystkie zęby do leczenia od tych od piątki do piątki. W każdym zębie coś było. Aparat, te wszystkie wizyty. Myślę, że 50 tysięcy wyszło na pewno. Jeszcze, to na pewno, słuchajcie, aparat. Jeszcze miałam leczenie przed aparatem i tak samo miałam słabe zęby, tak samo leczyłam. Mama pewnie powie, że 50 tysięcy to lekko wyszło. Więc na bardzo na te zęby poszła kupa kasy. Nie wiem, czy warte było robienie tych aparatów w ogóle, skoro na koniec i tak spiłowałam zęby. Ale wtedy, jak miałam ten aparat, to było mówione, że jak coś to wybielimy, jak nie wybielimy, to zrobimy licówki. Nic z tego nie wyszło, po tym, że na wybielenie to są słabe zęby i takie tam, i takie tam. Także jest jak jest, są korony. Czy jestem zadowolona? No kurde, oczywiście, że jestem. Mam uśmiech gwiazdy teraz. Nie mogę w to dalej uwierzyć. I słuchajcie, ja już płakałam dzisiaj, naprawdę. Przepiękne są te zęby. Po prostu spełniło się moje marzenie. No wy o tym wiecie. Wiecie, jaki był ogromny kompleks. Więc teraz może pokrótce pokażę wam, jak te zęby wcześniej wyglądały. Pokażę wam tutaj, zaraz wam wyświetlę i też na telefonie pokażę. Więc tak, uwaga. Pierwszą fotę wyświetlam wam tutaj. Pierwszy obraz to jest przed aparatem, drugi to jest, jakie są teraz. No porównajmy sobie. Patrzcie na to, przecież to w ogóle matko jedyna, to jest niebo a ziemia. I teraz rzucam wam drugie zdjęcie, to są zęby po zdjęciu aparatu, no i też obok są te, które mam teraz. Jezus Maria, jaka to jest w ogóle różnica ogromna, dziury, ogromna jest różnica moim zdaniem, nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie. Dlaczego Kinia korony, a dlaczego nie licówki, a dlaczego nie wybielenie i bla 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 bla, bla. Dlaczego korony? Widziałam też, jak różne te takie, wiecie, portale plotkarskie pisały artykuły, udostępniały na Facebooku i tam starsze panie pisały. Co to teraz za te gówniary mają w głowach, coś tam się poprzewracało, zęby sobie robią, ble, 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 ble. Droga pani, ja nie wybrałam sobie, żeby robić te korony, to nie było moje marzenie, zrobię sobie korony. Nie, ja chciałam te zęby leczyć, wyprostować je, potem sobie wybielić, jakby trzeba było i żyć sobie w tych zębach, a tak nie wyszło. Wyleczyłam wszystkie zęby, one nie były takie żółte, które na tym zdjęciu, nie mam teraz zdjęcia przed aparatem, ale jak zjedziecie sobie do moich filmików, kiedy jeszcze nie miałam aparatu, nie miałam tego osadu, to zobaczycie, to chyba już nie na YouTubie, tylko na TikToku bardziej, bo na YouTubie chyba jeszcze wtedy nie nagrywałam. Bo na YouTubie jestem najkrócej. Ogółem kanał na YouTubie mam chyba od 6 lat, bo ja po prostu na nim oglądałam i widziałam na jednym też takim artykule, że no, że raczej Kinia się nie może pochwalić swoim kanałem na YouTubie, bo ma go 6 lat i ma tylko tyle, a gdzieś tam na TikToku ma 2 lata 3 miliony, czy coś takiego. Nie nagrywałam na nim, a go miałam. Ja na YouTubie nagrywam najkrócej ze wszystkich moich rzeczy, na których jestem. Na Instagramie, na TikToku. Na TikToku nagrywam rok dłużej prawie niż na YouTubie. Ale dobra, o czym ja teraz gadam, nieważne. No, więc jak sobie zejdziecie na TikToku, to zobaczycie, jakie miałam przed. Pokrótce wam powiem, bo już o tym gadałam. Poszłam do prostowania zębów z krzywymi zębami, tam był zabieg, tam było nie wiadomo kogo wina, bla bla bla, nie chcę się tego wspomnieć, naprawdę. Pojawił się osad, brzydki osad, który widzieliście na zdjęciu numer 1, jeszcze raz wam tutaj wyświetlę. Ja się pokazuję cały czas w internecie i wszyscy patrzyli się na te zęby i tak mnie jechali za te zęby, za ten osad. Ja siedziałam, płakałam, przeżywałam, dzwoniłam tutaj po moim mieście, po lekarzach, żeby mi pomogli, czy ten osad chociaż trochę go zdjąć, no i wiecie, było piaskowanie, było to. Nie chciał w ogóle zejść ten osad, troszeczkę schodził, z biegiem lat się wypłukał trochę. Były robione jakieś różne takie, wiecie, wybielania, piaskowania. Wszystko kombinowanie było nieziemskie. Ja już z tymi zębami po prostu najchętniej właśnie wtedy wyczytałam o tych koronach, już wiedziałam. Nie, wtedy wyczytałam o licówkach, że mówię, dobra, założę sobie licówki, będzie, nie, na początku było dobra, wybielę sobie, będzie okej. Okay. No i wtedy lekarz też mówił, że od wyprostowania tak, wybielimy, będzie okej. Okay. Potem tak, licówki, będzie okej. Okay. No i jak już wszystko, zjęłam aparat, doszło co do czego, poszłam tutaj do kliniki i mówione, nie pani Kingo, tutaj licówek nie będzie. Że tutaj to już nie ma co robić licówek, bo to po prostu odpadnie razem z zębem, bo ja pamiętam teraz przed tym leczeniem byłam i tutaj te zęby, któryś z tym kieł chyba, po prostu mi się złamał. Jechałam samochodem, żułam gumę i wiecie, czuję, mówię, kurde, coś twardego jest w tej gumie. Patrzę na tą gumę, a tam kawałek zęba. I potem i kolejnego zęba i one już sobie zaczęły po prostu te zęby się łamać, bo były takie słabe. Więc tutaj nic innego nie zostało, jak po prostu spiłowanie ich, nałożenie koron. Wiadomo, na razie się nie wypowiem o koronach, co o nich sądzę, bo mam je, kurde, 7 godzin prawie, więc jeszcze się nie wypowiem o nich, co sądzę, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążę, że będzie wszystko okej. Okay. Boże święty, daj mi, żeby wszystko było z tym okej. Okay. Chwila teraz rozmawiania o tym samym zabiegu.
przygotowanie korony. Nie chcę was zanudzać, ale wiem, że dużo osób też pisało, że też się właśnie chcecie zdecydować na korony i jak to wygląda, czy to boli i bla 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 bla. Więc tak, pokrótce, piłowanie zębów nie boli, macie znieczulenie, mnie po piłowaniu bolało. Cały okres noszenia nosiłam 2 tygodnie korony tymczasowe. Moja koleżanka robiła tylko górę w tej samej klinice i nosiła tydzień korony tymczasowe, ale ona robiła tylko górę, więc mi się wydaje, że to od tego zależy, bo ja 2 tygodnie czekałam, ale robiłam górę i dół. Myślę, że dlatego 2 tygodnie czekałam, a nie tydzień. Korony tymczasowe wspominam źle, bo mnie bolały zęby cały czas i mam dużą przeczulicę i te zęby tak będą boleć, mogą boleć i nawet miesiąc. Brałam, jak miałam te korony tymczasowe, brałam 2 razy dziennie ketonal. I teraz, jak jeszcze bym pani założyła te korony, to ból zębów, jakby ten taki, co był tutaj taki, to jest taki inny ból zębów, ustał. Te korony normalne są cementowane, a te korony tymczasowe była taka jedna nakładka i przez nią, jakby wiecie, przechodziło powietrze i ślina. Także wtedy taka była przeczulica mocniejsza, teraz mi nie bolą, ale uwaga, 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 bolą mnie 7. To był taki ból, że ja siedziałam, mój tata przed chwilą wrócił, chciał zobaczyć moje zęby i siedzę na tej górze i mówię, nie, ja nie wstanę, muszę poczekać, aż mi przejdzie. 7, nie mam tam korony, nie mam tam nic, jest tam ząb chory, trzeba leczyć, patrzcie, mogę wam pokazać, jeszcze nie będzie widać. A widzicie? Tutaj, tutaj. Nie chcę rozmazać sobie ust. Nie widać ich, byłam spiłowana od piątki do piątki, a to jest chora 7 czy tam 6. I on jest też do leczenia i niestety, ale jeszcze jestem na tym cały czas na tym ketonalu. Jutro jadę do Wrocławia. Jest czwartek, piątek, sobota wracam. W sobotę jadę na galę Fame MMA. No ale w sobotę też nikt nie pracuje z lekarzy, także sobota, niedziela. No i dopiero w poniedziałek będę dzwonić i umawiać się jak najszybciej na tą 7 czy tam 6, bo to naprawdę, powiem wam, ból jest solidny, bo tam coś się w tym zębie dzieje, ale mam nadzieję, chyba nie będzie kanałowo leczenia, a może, nie wiem. Ale najważniejsze, że to jest ten ząb, wiecie, który nie jest spiłowany, który nie ma korony, więc nie trzeba gdzieś tam przez tą koronę przedzierać, to jest ząb po prostu ma prawo boleć, bo były wszystkie chore, a on nie był leczony, tylko był leczony od piątki do piątki. Czy o czymś jeszcze nie powiedziałam? Kurczę, nie wiem. Koszty powiedziałam, jak wygląda pokazałam. Chyba wszystko, co chcieliście wiedzieć, wiecie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to kochani, piszcie koniecznie w komentarzach. Niedługo będą vlogmasy, ja będę vlogmasy oczywiście nagrywać i wiecie, gdzieś tam w którymś vlogmasie będę przeplatać te pytania z komentarzy, będzie normalny vlogmas i gdzieś tam w którejś minucie może będzie jakieś tam z jedno pytanko i tak będziemy sobie w vlogmasach przeplatać to. Także koniecznie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, to piszcie. Chyba wszystko wam powiedziałam. I teraz powiem wam, tak jak pisałam z moją Martą, już mi napisała, że już teraz mam się nigdy nie przestawać uśmiechać, muszę się płakać, co? Bo po prostu przepiękne są te zęby. I powiedziałam, że teraz to ja już chyba... już płaczę. I powiedziałam, że teraz to już chyba będę spała z uśmiechem na twarzy. Bo spełniło się moje marzenie. I tyle czasu na to czekałam, tyle się męczyłam z tym, wstydziłam się uśmiechać, jak gdzieś byłam na jakichś właśnie wydarzeniach, to też nie chciałam się uśmiechać. Nie malowałam ust, właśnie moim takim marzeniem było po zrobieniu tych koron, żeby pomalować usta na czerwono. Jak już szłam na piłowanie samych zębów, to mówię, wie pani co, jak będę miała te korony, to jak wrócę do domu, to pomaluję sobie usta na czerwono, bo nigdy, wiecie, tak mocno kontrastuje ta czerwień zębami, jak miałam takie mocno żółte zęby, krzywe i takie wywapnione, no to nie wyglądało to ładnie. Moim zdaniem nie wyglądało to ładnie, wstydziłam się po prostu uśmiechać, był to mój kompleks. Nie malowałam w ogóle ust, jak mam współpracę, wiecie, z kosmetykami różnymi i dostawałam dużo szminek i te szminki tak sobie teraz trzymałam i mówię, Boże, jak sobie zrobię te korony, to będę cały czas się uśmiechać, malować sobie usta i podtrzymuję to, będę malować sobie cały czas teraz usta i będę się szczerze uśmiechać. I się popłakałam jeszcze na koniec filmu. No, a nowe rzęsy mam. Nie płaczemy, nowe rzęski. No cóż, wzruszające to jest. Już jakby już dzisiaj płakałam, te wszystkie emocje wylałam, ale widzę, że nie, dalej są we mnie te emocje. Myślałam, że już wszystko za mną, ale jest to wzruszające, jest to zarąbiste uczucie, jeżeli spełniamy swoje marzenie, jeżeli mamy jakiś kompleks, uda nam się coś z tym zrobić, uda nam się spełnić nasze marzenie, jest to super uczucie. I co, moral tej przygody jest taki, że wszystko jest możliwe. Nie bójcie się, bądźcie odważni, spełniajcie marzenia, biegnijcie do nich, wszystko jest możliwe. Zobaczcie, jak mnie wszyscy jechali. Nagram takiego TikToka. Ja 90% komentarzy to miałam obrzydliwe zęby, gorsze niż u... za przeproszeniem, jakiś... O Jezu, nie będę nawet powtarzać, nie będę powtarzać tych słów, ale okropne, obrzydliwe, jesteś obrzydliwa, umyj zęby, zamiast wydawać kasę, nie wiem, na torebkę, wydaj kasę na zęby, na pastę do zębów. A ludzie nie rozumieli, że problem nie była pasta do zębów, tylko same zęby. Także co, pamiętajcie, wszystko jest możliwe. Dziękuję wszystkim moim widzom, którzy mnie wspierali, którzy piszą, że Kinia, super, udać się, którzy we mnie wierzyli i którzy teraz mnie wspierają. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję. Wpadajcie na mój Instagram kinia.wiczyńska, bo tam leciała fotka z zębami. Mam nadzieję, że zobaczycie. I co? I widzimy się już w kolejnym odcinku i teraz będziemy cały czas tak uśmiechać się. Buziaki, pa!